Dzisiaj pokażę Wam przepis na placki ziemniaczane z cukinią. Placki z cukinii. 8 obranych ziemniaków, 2 średnie cukinie, pół cebuli słodkiej, sól, pieprz, tarka o grubych oczkach, sitko, aby oddusić sok z ziemniaków i cukinii oraz miska. Ziemniaki, cukinię oraz cebulę ścieramy na tarce o dużych oczkach. Tutaj już mam na sitku odsączone ziemniaki i cukinię. Zobaczcie, jak dużo wody puściły. Ja jeszcze wyduszałam je ręką. Teraz je przesypuję do większej miski. Następnie dodaję sól i pieprz. Jedno jajko. Oraz 2 łyżki mąki ziemniaczanej. Wszystko dobrze wymieszać i zaraz będę smażyć. Smażymy teraz placki na rozgrzanym oleju. Ja kładę tam łyżkę ziemniaków i smażymy na złoty, rumiany kolor. Tak po 2-3 minuty z każdej strony. Moje placuszki tak się pięknie smażą na złoty kolor, wyglądają przepięknie. I po usmażeniu odkładam na talerz, na ręcznik papierowy, aby tłuszcz odsiąknął od nich. I zobaczcie, jeszcze mam tyle tutaj ziemniaczków z cukinią. Woda cały czas nachodzi, staramy się nakładać na patelnię bez tej wody. Odduszamy cały czas te ziemniaki i cukinie, aby nie było wody, tak? Gdy woda dostanie się do oleju, no to wiadomo, będzie nam tutaj wszystko pryskało. Także życzę powodzenia. A jeszcze chciałam dodać, że ja ścierałam wszystko na tarce o grubych oczkach, ale jeżeli nie chcecie, no to oczywiście polecam zetrzeć ziemniaki na tych drobnych oczkach, natomiast cukinię jednak na tych dużych.